właśnie, nie cierpię zgromadzenia złoczyńców, nie zasiadam z fałszywymi, niesprawiedliwymi, ze złymi, nie stoję pod drzwiami, nie rozmawiam, nie palę papierosów, no bo już jak kopną papierosy, no to to chyba nie są dobrzy ludzie, którzy lekceważą zdrowie swoje, twoje, morderstwo. Duszy, a życia mojego z mężami krwawymi. W ich ręku zbrodnia, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Ja zaś kroczę w mojej niewinności. Wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną. Na lewej drodze stoi moja stopa. Ja zgromadzenia w kółku sobie Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja. Na głos mój nie bądź głuchy. Abym wtedy, gdy będziesz milczał, nie stał się podobny do wstępującej do grobu. Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. Niech głupie z grzesznikami i z tymi, którzy nieprawość czynią. Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, a w duszy żywią złe zamiary. Niech będzie Pan błogosławiony, bo usłyszał głos mego błagania. Pan moją mocą i tarczą, zaufało Mu moje serce. Pomóż mi więc moje serce się cieszy i moją pieśń błogosławię. Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, bądź im pasterzem i weź ich opiekę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Umocnij łaską Bożą pracujmy nad sobą wielkiej cierpliwości. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Ty, Boże, nie gardzisz. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechów, które popadliśmy wskutek naszej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. O Boże, dzięki. Dziękuję za wspólną modlitwę. Modlitwę się stoi z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję za wspólną modlitwę. Jest 14:31. Teraz lektura, następnie przegląd katolickiego tygodnika Niedziela. Jadwiga Czechowicz. Kresy i bez kresy. Czyta Piotr Bajor. W listopadzie 1918 roku Polska wróciła na mapy świata. Ludzie doczekali się wreszcie i usłyszeli ogłoszenie końca wojny. I wydawało się, że ten czas dla nich upragniony przyszedł i pozostanie już na zawsze. Niemcy powoli zaczęli opuszczać swoje stanowiska i się wycofywać. W domu nikt nie mówił o Jakubie, ale każdy myślał o nim, że może teraz wróci. Poszedł z Ruskimi na wojnę, ale Ruscy już dawno u siebie, a o Jakubie cisza. Może nie żyje, dlatego nie wraca. A może w niewoli był i wróci. Ta nadzieja rodziła się w sercach, ale w milczeniu dalej musieli cierpliwie wyczekiwać. Zbigniew z Gertrudą postanowili wrócić do swojego domu. Widać było, że kobieta ma obawy przed powrotem, ale tęsknota za rodzinnym domem okazała się silniejsza i przemogła strach, który po stracie trójki dzieci kilka lat trzymał kobietę w uścisku niemocy. Wiadomości, które docierały z gazet, budziły coraz większe nadzieje na spokojniejsze życie we własnym wolnym kraju.
Józef znał dobrze sytuację, jaka istniała za wschodnią granicą. Jako wielką, ogromną pożogę postrzegał rosyjski kraj, w którym ludzie jednoczyli się i podburzali przeciw ładowi i porządkowi, jaki panował w pozostałych narodach. Ciążyła ta pożoga Józefowi i czuł jej obecność i tchnienie, niby za granicą, ale blisko siebie. Polska, która po ponad 100 latach niewoli odzyskała niepodległość, potrzebowała czasu i spokoju, by odrodzić się na nowo. Rosja, która jeszcze niedawno była zaborcą, rosła w coraz większą potęgę, kierując się komunistycznymi ideologiami i stając się coraz bardziej niebezpieczna. Komuniści przez swoją agenturę rozsuwali się już od dawna po świecie, jak ognie zapalne. I liczyła Rosja, że gdy tylko wielka wojna się skończy, od tych ogni zapłoną robotnicy wszystkich krajów. Podburzali z wielką siłą także robotników w Polsce, ale Polska inne miała wyobrażenie o wolności i gdy niepodległość przyszła, to nie czerwone, a biało-czerwone zawisły wszędzie flagi. Nie chcę ci planów zmieniać. Józef przysiadł się do Zbigniewa siedzącego na ławie pod lipą. Ale rozważ jeszcze raz wasz wyjazd. Granice jeszcze nie wyznaczone. Nikt nas nie strzeże. Wróg w każdej chwili może nadejść. Jesień późna już, zima tuż, tuż. Gerdzia w stanie błogosławionym, ma to dziękować Bogu. Ale ani opału, ani zapasów, ani nie wiesz, jak dom wygląda. Może wstrzymajcie się do wiosny i wtedy na spokojnie wrócicie, a wcześniej obaj zajedziemy tam, sprawdzimy i dom przygotujemy. Tu macie dach nad głową i ciepło, i żywność zapewnioną. Zostańcie jeszcze do wiosny. Szabrownicy wejdą do pustego. Radio Koncita, zaraz będzie, nie martw się, Kryśka. Jest aż tak źle? Tutaj jestem, nie słabo. Prosimy go każdego o pomoc w utrzymaniu tych dzieł. Bez tych dzieł nie będzie wiele dobra. Przeciwnicy przez swe media lewackie często insynuują, że obecny rząd daje nam duże pieniądze. To jest dwa dni później, że mamy ogromne serdecznie pieniądze. Z radio dziękuję tylko dziennikom, że udali Państwo tak od pierwszego do pierwszego. Bardzo zastanawiają się, że z Pauliną zaopatrzyli ich w prowiant. Nie tylko mogli. Także na wódce miejsca wolnego nie było, bo też ziemniaków na ziemi, mąki w workach dali, i nie robili przetworów i wszystkim żal było rozstawać się po wspólnym byciu razem, ale cieszyć się trzeba było i korzystać z czasu wolności bez zagrożenia. Gertruda, spodziewająca się potomstwa, wszystkich zadziwiła swoim ożywieniem, otworzeniem na świat razem z nowym życiem w jej łonie, to też zresztą z pewnością patrzyli na ich wyjazd i nadzieją na ich dalsze dobre życie. Jadąc do Woropajewa, mijali po drodze ludzi niezwykle radosnych, otwartych i serdecznych. Wyzwolenie się od wroga rozjaśniło świat, uszczęśliwiło i to szczęście każdego podniosło z nizin niewoli na wyżyny wolności. To podniosłe odczucie każdemu dodało skrzydeł i w każdym obudziło nadzieję. Miasto po wyjściu Niemców uległo dalszemu zniszczeniu. Kolejny wróg, wychodząc z kraju, brał co chciał i niszczył. Mamy kłopoty czytać, a wyczytać, ale wiecie Państwo, zamiast jechali w mało kto pamięta, mało kto pamięta. Zaczynał rozmowę, ale małżeństwo milczało. Zamilkł i starając się zrozumieć jego odczucia i lęk o to, co zobaczył. Ale kto wymyślił książkę? Jechali kto wymyślił formę książki, z których jeszcze nie całkiem opadli edukacyjnym kanale. Pokazujemy książkę, Biblię. Wymyślili Biblię w formę książki. Z daleka nie wiedzieli, że pierwszy chrześcijanin, co ty nas zaufania, wyniki ze schodami wiodącymi do wejścia i kolumnami po bokach pod daszkiem wniosek taki złożyła Platforma Obywatelska. Więc nie budziło zdziwienia i całość wyglądała urocznie.
panią premier i cały rząd. Grzegorz Schetyna mówił dzisiaj m.in., że to Platforma Obywatelska jest jedynym gwarantem programu 500+. I wiele takich ciekawych stwierdzeń jeszcze padało, a my posłuchajmy, co odpowiedziała pani premier, podsumowując półtora roku rządu i odnosząc się do pozycji. Można było patrząc poprzez otwarte drzwi wejściowe, przez dom cały, a dalej przez drzwi z drugiej strony domu, widzieć obóz. Różnica między nami jest taka, ponieważ zacznę może od kilku kwestii, które wybrzmiewały w wystąpieniu pana Grzegorza Schetyny, które są kłamstwem i trzeba na początku od razu je zdementować, żeby nie mącić ludzi w głowach. Pan mówił o wyprowadzaniu Polski z Europy. To dziękujmy panu. Gdzie pan chce wyprowadzić? Do gdzie pan chce wracać? Obraz domu w środku był przygnębiający. Cały czas! Józef uznał mediów stojący wcześniej. Ale mówił Zbigniew, że stały w nim piękne, jeszcze podziakne. A i porcelany były Polska cenne, które zniknęły całkowicie. Wszystko, co miało jakąś wartość, to ukradł drugi, albo jeden, albo drugi. Na ścianach widać było ślady po obrazach, jeśli nawet nie wisiały na nich cenne malowidła, to dla ran były ukradzione. Łóżko w sypialni było. Józef ze zdumieniem stwierdził, że rację miała na oryginalności skali z kalinowskim poszczem. I chociaż miejsca na drukce nie było już prawie wcale, to na pierzynie i poduchach usiąść się ukazała, a teraz okazały się potrzebne. Być ciągle dopraszany do stołu, który ktoś nakrywa, a ja wolę zapraszać innych do stołu, który ja sama nakrywam. A propos wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej. Wie pan, czasami wystarczy jeden sprawiedliwy. Pan tak często powoływał się tutaj na Donalda Tuska. No, ja powiem szczerze, dziwię się, ponieważ on nie raczył nawet pana uznać godnym człowiekiem na premiera. No, zapomniał pan już o tym? Szanowni państwo, wniosek o konstruktywne wotum nieufności jest narzędziem, które w powszechnym postrzeganiu uważa się za broń ciężką w politycznym, parlamentarnym fechtu. Kanał w internecie, ja również sądziłam, że ten wniosek, który został przygotowany i złożony, jest to za inteligentna premier. Ale po przeczytaniu jego treści, wyszło kiedy mam nieodparte wrażenie, że został on zredagowany na zasadzie kopiuj i wklej, kiedy paru, i to jeszcze chyba niezbyt dobrze przygotowanych ludzi, siedziało w klubie parlamentarnym i z internetu wyciągało kolejne wypowiedzi i wklejało właśnie do tego wniosku. A o jego marności świadczy to, że nawet nie wszyscy posłowie Platformy się pod nim podpisali. To do tego wszystkiego jeszcze pominęliście niektóre resorty, bo wniosek nie dotyczy całego rządu i rozumiem, że jest to po prostu przez wasze niechlujstwo. Pan mówi o obciachu. No to niech pan przeczyta wasz wniosek. Ale starałam się zrozumieć genezę tego pomysłu, żeby dzisiaj rozmawiać o wotum nieufności dla rządu, dla polskiego rządu. I wydaje mi się, że aby zrozumieć was, wasz sposób myślenia i to, o co wam chodzi, trzeba wrócić do poprzedniej kadencji, wtedy, kiedy wy byliście, kiedy wy sprawowaliście władzę. Przypomnę taką sytuację. Jest czerwiec 2015 rok, po wyborach prezydenckich. W tych wyborach, w których bezapelacyjnie miał wygrać Bronisław Komorowski. A nagle okazuje się, że został wybrany kto inny, że został wybrany przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Duda. I wtedy w wasze szeregi wkradła się panika i postanowiliście zrobić coś, co powstrzyma was przed ewentualną utratą wpływów, budowania tej sieci powiązań, które przez 8 lat tworzyliście tak skutecznie. I wtedy zaczął się ten plan, który doprowadził nas do dzisiejszego dnia, ale po drodze były jeszcze inne wydarzenia, które pokazują, jaka jest wasza intencja.
i jak dbacie o sprawy Polski. Przypomnę wam, że kiedy w grudniu 2016 roku my pracowaliśmy nad przygotowaniem budżetu, tutaj na tej sali działy się rzeczy, które były żałosnym kabaretem, ale w założeniu miały doprowadzić do obalenia rządu. Ale pomiędzy władzą NATO a patosem jest cienka granica i wy tę granicę tutaj przekroczyliście i dokonaliście czegoś niesłychanego. Udowodniliście całej Polsce, że nie chodzi wam o Polskę, że nie chodzi wam o to, żeby realizować tutaj mandat dany przez wyborców, ale tylko i wyłącznie by bronić własnych interesów i to jeszcze w tak mało skuteczny i żałosny sposób. Kiedy przegraliście wybory w październiku 2015 roku, my przystąpiliśmy do realizacji programu, do którego byliśmy przygotowani, bo cały czas będąc w opozycji organizowaliśmy spotkania merytoryczne, konferencje, kongresy. Byliśmy w każdej gminie i to Polacy powiedzieli nam, jakiej chcą Polski i czego oczekują. I to Polacy dali nam mandat do rządzenia. Przystąpiliśmy do przygotowania budżetu na 2016 rok. Wówczas, jesienią 2015, to był budżet, który wy przygotowaliście jeszcze, ale my musieliśmy go zmienić. Dlatego, że musieliśmy przede wszystkim w tym budżecie zrealizować programy, które były naszym priorytetem. I jednym z tych priorytetów był rzeczywiste wsparcie polskich rodzin, program Rodzina 500+. I wtedy, w grudniu 2015 roku, wygospodarowaliśmy w tym budżecie ponad 17 miliardów złotych. I po raz pierwszy z tej mównicy wtedy zapytałam, gdzie były te pieniądze, skoro wy nie potrafiliście wspierać polskich rodziców. Gdzie uchwalaliście plany, projekty, gdzie ustalaliście strategię? Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje decyzje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wy na śmietnikach, pracy, garażach albo na stacjach benzynowych. Pan mówi o odpowiedzialności, a gdzie pan wtedy był, kiedy pana koledzy taki cyrk tutaj odstawiali w Sejmie? Bawił się pan świetnie na nartach w Austrii. Podważanie przez was demokratycznych wyborów Polaków trwało przez cały rok 2016. I dzisiejszy dzień jest kolejnym etapem tego żałosnego spektaklu. Tym właśnie zajmowała się opozycja. Wywoływanie awantur, negowanie wszystkiego na zasadzie nie, bo nie, donosy na Polskę za granicą, bo kiedy my przygotowywaliśmy budżet, kiedy przygotowywaliśmy program wsparcia polskich rodzin, wybiegaliście do Brukseli, do Strasburga i skarżyliście na Polskę. Przygotowaliście obalenie rządu, ten swoisty, żałosny, jak się później okazało, pucz, kiedy? W najbardziej świętym dla Polaków czasie Bożego Narodzenia. Zrobiliście sobie kpinę z tego. Została naruszona powaga polskiego parlamentu, powaga mandatu poselskiego. Pomiędzy patosem a władzę NATO jest cienka. Pani premier, przepraszam. Przekracza za każdym razem. Pani premier, przepraszam najmocniej. Chciałbym się zwrócić do pana premiera w gabinecie cieni Grzegorza Schetyny, żeby był uprzejmy zwrócić uwagę swoim wiceministrom od spraw zagranicznych, co mówią i jak się zachowują. Bo jeżeli tak się zachowują w Polsce, w polskim parlamencie, to strach pomyśleć, co będzie, jak ruszą po salonach brukselskich. Dzisiejszy dzień jest kolejnym odcinkiem tej
łazyńskiej sztuki w wykonaniu opozycji pod tytułem Nieważne sprawy Polaków, ważne nasze interesy. Wiele rzeczy nie podoba się Polakom w codziennym życiu. Nikt tego nie wie tak dobrze jak ja. Nikt tego nie wie tak dobrze jak ja. Natomiast istota pańskiego pomysłu i czas, który mu poświęcamy, to jest próba destabilizacji sytuacji politycznej w Polsce, a nie stabilizacji. Czy pojawiły się jakiekolwiek przesłanki? Czy są jakiekolwiek sygnały, które pokazują, że wyniki wyborów sprzed niespełna półtora roku są wynikami nieważnymi? Co stało się, czy stało się coś w kalendarzu politycznym, bo pan dzisiaj zajmuje się wyłącznie polityką? Czy stało się coś w kalendarzu politycznym w tych miesiącach, które minęły od wyborów, bo mam nadzieję nie kwestionuje pan decyzji wyborców? Czy coś takiego się stało, co każe sądzić, że parlament jest zdestabilizowany, rząd utracił większość i trzeba szukać tą metodą rządu technicznego? Nie krzyczcie, to Donald Tusk. W porządku, demokratyczna opozycja nie ma niezmiernie istotną rolę do spełnienia. Powinna być recenzentem władzy, ale powinna też przygotowywać się do rządzenia poprzez opracowywanie projektów, programów. A gdy wymaga tego racja stanu, opozycja powinna wspierać rząd. Opozycja niemerytoryczna, która tylko myśli o zdobyciu władzy dla władzy, która traktuje wyborców instrumentalnie, a państwo jako łup, nie tylko nie pełni swej roli, ale po prostu szkodzi. Słaba opozycja zaś jest największym problemem rządzących, którzy nie mając poważnego recenzenta swych poczynań, bardzo łatwo mogą popaść w stan taki właśnie jak owa opozycja. Ulec arogancji władzy i przekonaniu, że nie mają z kim przegrać. To lekcja, którą musimy, tutaj zwracam się do moich koleżanek i kolegów z rządu, dobrze odrobić, żebyśmy się nie stali tacy jak wy. Gdy był pan kandydatem na marszałka Sejmu, panie przewodniczący, dowiedzieliśmy się, że jest pan miłośnikiem bajki o Szreku. Przypomniało mi się to po lekturze tego wniosku, który pan złożył, chociaż dziwił się pan trochę, że tak szybko nad nim procedujemy. Tak jakby rzeczywiście był on napisany poza uzgodnieniem z panem. Odnoszę wrażenie, że wy państwo dzisiaj w opozycji, i tutaj mam na myśli zarówno pana przewodniczącego, jak i pana przewodniczącego z Nowoczesnej, chyba czerpiecie właśnie z tych bajek natchnienie, ponieważ u was jest jak w Szreku. Albo hasło mnie wybierz mnie, albo gadam, latam pełen serwis. Jednak to, co śmieszy w filmowej bajce, w prawdziwym życiu niestety już tak nie bawi. I ten wniosek to brak powagi, intelektualna i merytoryczna kapitulacja. To jest smutna puenta, ponieważ polityka to poważna rzecz. To ważne sprawy. Sprawy obywateli, ich troski, problemy, aspiracje. Do tego trzeba podchodzić z powagą i rozwagą. Ten wniosek jest tych cech pozbawiony. Jednak, żeby czas tej debaty dobrze spożytkować, warto powiedzieć dziś o ważnych sprawach, prawdziwych liczbach i realnych działaniach. Warto powiedzieć dzisiaj o tym, jak jest w Polsce naprawdę. Warto powiedzieć o tym, bo tego oczekują od nas Polacy i to jesteśmy im winni. Koniec z zabawą, szanowni państwo. Teraz będzie na poważnie. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że właśnie obecnie zdobyłam tę emocję, dlatego, że w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło ambitny program dla Polaków. Powiedzieliśmy, że potrzebna jest dobra zmiana. Powiedzieliśmy, praca, nie puste obietnice. Powiedzieliśmy, nie bójmy się, trzeba mierzyć wysoko, damy radę. Przez te półtora roku pokazaliśmy, że to nie były tylko słowa. To są przede wszystkim czyny. Zmieniamy Polskę na lepsze. Wykonaliśmy zobowiązania wyborcze. Przez ten krótki czas zrobiliśmy dla Polaków więcej niż wy przez dwie kadencje. PO mówiła, żeby żyło się lepiej. I żyło się lepiej. PO. My mówimy, by żyło się lepiej wszystkim Polakom. I ten plan realizujemy. By polskie rodziny były bezpieczne. By mogły
mogły godnie żyć, by polski przemysł, polskie firmy się rozwijały, by polskie interesy były zawsze należycie reprezentowane. To po to wprowadzamy takie przełomowe programy jak 500+, Mieszkanie Plus, Dobra Szkoła. Opodatkowaliśmy zagraniczne banki, czy walczymy z oszustami podatkowymi. Naprawiamy to, co nasi poprzednicy albo zepsuli, albo okrutnie zaniedbali. Dlatego przywróciliśmy wcześniejszy wiek emerytalny. Znieśliśmy obowiązek szkolny dla 6-latków, by oddać rodzicom prawo decydowania o edukacji ich dzieci. Przywracamy posterunki policji tam, gdzie wy je zlikwidowaliście, by Polacy czuli się bezpieczni. Naprawiamy służbę zdrowia, odbudowujemy polską armię, czy ratujemy polskie górnictwo. W polityce zagranicznej przestała obowiązywać wyznawana przez pana Schetynę i to reguła, że podpisujemy wszystko, co przyśle Bruksela. Tak nie będzie. My zgadzamy się tylko na to, co jest zgodne z polską racją stanu i jest w interesie Polaków. A tak a propos tej izolacji Polski, to muszę państwu powiedzieć, że wrócił ze Stanów Zjednoczonych pan premier Morawiecki, gdzie spotykał się z ministrami pana prezydenta Donalda Trumpa. Po świętach do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie sekretarza stanu udaje się pan minister Waszczykowski, do którego przed chwilą dzwoniła pani przewodnicząca Mogherini, ponieważ ustalamy wspólny komunikat w związku z wydarzeniami Syrii. W czerwcu tutaj w Warszawie odbędzie się wspólne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Tego Beneluxu, którego wy jesteście takimi wielkimi orędownikami. Mam nadzieję, że będzie niezwykle interesujący. Jeszcze w tym roku odbędą się konsultacje międzyrządowe pomiędzy polskim rządem a rządem niemieckim, Wielkiej Brytanii, Włoch i Czech. To są tylko niektóre najważniejsze wydarzenia. A jeszcze w kwietniu odbędą się w Hanowerze targi, które mam otworzyć wspólnie z panią kanclerz Merkel. No rzeczywiście jesteśmy izolowani. Natomiast nie będzie zgody polskiego rządu na to, abyśmy byli, jeszcze raz powtórzę, dopraszani do pańskiego stołu, który inni nakrywa. To my będziemy nakrywać ten stół, przy którym się... Państwa rządzenie, podejście do rządzenia było zupełnie inne. Przez czas swoich rządów nie zrobiliście nic, by pomóc Polakom. Nie zrobiliście nic, co byłoby kompleksowym planem na rozwój, na poprawienie demografii czy przyspieszenie gospodarki. Co więcej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pomysł programu Rodzina 500+, pierwszego prawdziwie prorodzinnego, progospodarczego i prodemograficznego programu rządowego po 1989 roku, wy mówiliście tylko nie da się. Dziś, kiedy program Rodzina 500+ działa i okazał się ogromnym sukcesem, warto przypomnieć, co mówiliście o tym przed wyborami. Ówczesna premier Ewa Kopacz przesądzała: w budżecie państwa na rok 2016 nie ma środków na tego rodzaju pomysły i tego rodzaju ustawy. Grzegorz Schetyna mówił: tych pieniędzy nie ma i nie będzie. To sobie trzeba jasno powiedzieć. Jan Wincent Rostowski, minister finansów Platformy, z właściwą sobie dokładnością prognozował: na te obietnice, które składa Prawo i Sprawiedliwość, pieniędzy nie ma i w ciągu 4 najbliższych lat nie będzie. A co się okazało? Rządzi Prawo i Sprawiedliwość, pieniądze są i będą. Swoją drogą po raz kolejny zadaję pytanie: gdzie były te pieniądze? Niektórzy mówią, że wystarczy nie kraść. Ja też jeżdżę po Polsce i spotykam się z ludźmi i wiecie, co mówią? Może wystarczyło dobrze i uczciwie rządzić. Może trzeba było nie kraść. W tym miejscu powiem także z satysfakcją. Przyjmuję, że teraz już 500+ wam się zaczyna podobać. Co prawda pani Ewa Kopacz mówi, że przez 500+ ma zdrożyć przed świętami masło, ale rozumiem, że to jest pomyłka. Wam się podoba, ponieważ chcecie
się teraz rozszerzyć go na pierwsze dziecko. Jednak pomimo tej satysfakcji, mam przekonanie, że on jakby jakąś misję pełnił, jakąś misję, aby Biblię oddali, bo to w sumie na to wychodzi, i te książki reklamuje, i te książki reklamuje. A co w tych książkach? Głowa się rozwoli. 67, proszę bardzo. I teraz będzie tak samo. Teraz będzie dokładnie tak samo. Pierwszą rzeczą, którą zrobicie, gdybyście doszli do władzy, zlikwidujecie 500+. Przypomniałam Państwa słowa, bo one są najlepszym podsumowaniem tych lat Waszych rządów. Nie da się, nie można. Ostatni rok pokazał, że to nie była prawda, że wystarczyło się postarać, wziąć do pracy. Nie da się, da się i można, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć rządzić, zmieniać Polskę, a nie udawać, że coś się robi. I trzeba przede wszystkim chcieć coś zrobić dla Polski, coś zrobić dla Polaków, a nie tylko dla własnego interesu. Więc teraz czas, żeby przypomnieć, co w ciągu tych 17 miesięcy zrobiliśmy. Program Rodzina 500+, który rozpoczęliśmy w kwietniu ubiegłego roku, to sukces. Wbrew waszym ciągłym narzekaniom, że się nie da, otóż dało się i w budżecie znalazły się pieniądze i ponad 3 800 000 polskich dzieci, 800 tysięcy polskich dzieci otrzymuje wsparcie z tego programu. To jest ogromna satysfakcja. Dla mnie osobiście, dla naszego rządu. Rok działania tego programu to radykalne ograniczenie ubóstwa w Polsce. Według raportu Polskiego Oddziału Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu program 500+ zmniejszył ubóstwo wśród dzieci o 94%, a ubóstwo w Polsce zmalało o 48%. To jest miara tego sukcesu i zasadnicza różnica między Prawem i Sprawiedliwością a obecną opozycją. Kiedy wy byliście u władzy, a trwało to, przypomnijmy, 8 lat, mówiliście, że nie da się realnie zmniejszać biedy w Polsce. Przekonywaliście, że Polska jest zieloną wyspą, a prawda była taka, że umieliście tylko zabierać. Podnieśliście VAT, podnieśliście wiek emerytalny, a w innych dziedzinach był marazm i brak działań. Szczyciliście się tym, że walczycie z kryzysem, a w rezultacie po 8 latach waszych rządów gospodarka dramatycznie wyhamowała. Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że można realizować tak ambitne programy jak Rodzina 500+ i jednocześnie zapewnić dynamiczny rozwój gospodarki. Wieściliście załamanie gospodarcze, a prawda jest taka, że w 2016 roku deficyt polskich finansów publicznych był najniższy od 9 lat i wyniósł 2,4% PKB. Przez półtora roku oprócz Rodzina 500+ zrealizowaliśmy wiele ważnych inicjatyw społecznych i gospodarczych. Wprowadziliśmy program bezpłatnych leków dla seniorów 75+. Najniższa emerytura nie będzie wynosić już mniej niż 1000 zł. Konsekwentnie wprowadzamy kolejne zmiany. Podnieśliśmy minimalną płacę do 2000 brutto i wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową za pracę w wysokości 13 zł za godzinę. Cofnęliśmy wprowadzone przez rząd PO podniesienie wieku emerytalnego, szkodliwą, niekonsultowaną z Polakami ustawę 67. Wprowadziliście ją na siłę, bez konsultacji. Zignorowaliście miliony podpisów wyrzucone przez was do koszy. My wbrew waszemu malkontentstwu cofnęliśmy tę ustawę i obniżyliśmy wiek emerytalny do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Ten rok to również bardzo dobre warunki na rynku pracy. Bezrobocie 8,2% jest dziś najniższe od 25 lat. To między innymi wynik zmian wprowadzonych z myślą o gospodarczej przedsiębiorcy. Podatek dla małych i średnich firm obniżyliśmy z 19 do 15%. Postawiliśmy na przedsiębiorczość i polski przemysł. To już przynosi efekty. Wzrastają zamówienia w przemyśle. Jest ich więcej o 4,1% w lutym 2017 roku w ujęciu rok do roku. Ostatnie kilkanaście miesięcy to również imponujący wzrost sprzedaży hurtowej i zwiększenie naszego eksportu na wschód o ponad 1/4.
Nasze działania są odnotowywane przez rynki i instytucje zajmujące się prognozowaniem trendów gospodarczych. Ja wiem, że politycy opozycji wieszczą upadek polskiej gospodarki, ale już teraz szereg instytucji finansowych i banków podnosi polską prognozę PKB. Jeden z banków działających w Polsce mówi nawet o 4% wzroście w tym roku. My zakładamy wzrost około 3,5%. Ostatnie półtora roku to również początek realnego i skutecznego pracowania na rzecz innowacyjnej gospodarki i nowych technologii. Jako pierwszy rząd zaczęliśmy działać w kierunku innowacyjnego rozwoju, a nie tylko o tym mówić. Na dłuższą metę innowacyjność gospodarki można osiągnąć tylko w jeden sposób, budując pomost pomiędzy przedsiębiorstwami a światem polskiej nauki. Zorganizowany w Warszawie Kongres Innowatorów pokazał inną twarz Polski. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się państw. Od stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa o innowacyjności, która w realny sposób stwarza zachęty do współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami, a od 1 stycznia 2018 roku każda złotówka zainwestowana przez przedsiębiorców w badania i rozwój będzie mogła być odliczona od podatku. Rząd stworzył ramy prawne, które umożliwią powstanie polskich dolin przemowy. Teraz jest przestrzeń wolnego działania dla polskich innowatorów, konstruktorów, naukowców. To nasz wspólny sukces. Polska w 2016 roku awansowała o 7 miejsc na 39. pozycję w rankingu globalnego wskaźnika innowacyjności. Podczas Kongresu Innowatorów w Warszawie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali międzyrządową deklarację warszawską dotyczącą innowacyjności regionu, której głównym założeniem jest wzmocnienie współpracy w zakresie badań, innowacji i cyfryzacji. We wspólnym dokumencie znajdują się punkty dotyczące zwiększenia liczby ponadnarodowych projektów w zakresie badań i rozwoju realizowanych przez instytucje naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa z państw wyszehradzkich, w tym wspólnych projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz wydzielenia dedykowanej linii budżetowej w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ukierunkowanego na realizację wspólnych projektów w obszarze badań, rozwoju i innowacyjności. Prawie 3 miliardy złotych z programu Start in Poland opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą do Spraw Innowacyjności zostanie zainwestowane w rozwój startupów w Polsce. Była tutaj już mowa o wydawaniu środków europejskich, więc chcę tylko przypomnieć, że na koniec 2015 roku, czyli wtedy, kiedy kończył się wasz rząd, środki europejskie były wydane w Polsce na poziomie 0,3%. Na koniec 2016 roku, a więc po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, zaangażowanie tych środków to 24%, a na koniec tego kwartału 35%. Taka jest między nami różnica. Nasza kondycja gospodarcza to szereg kompleksowych działań. Skutecznie realizujemy uszczelnienie systemu podatkowego. To my rozpoczęliśmy autentyczną walkę z wyłudzaniem podatku, z uderzającymi budżet i uczciwych przedsiębiorców tak zwanymi karuzelami podatkowymi. Podam tylko jeden przykład. Służby skarbowe udaremniły karuzelę podatkową realizowaną przez 3 firmy. Ta tylko jedna sprawa to były straty dla budżetu w wysokości ponad 300 milionów złotych. Ta kwota wystarczy na pół roku działania programu 500+ na Podlasiu. Teraz wiemy, dlaczego podczas waszych rządów nic się nie dało i na nic nie było pieniędzy. Wy ignorowaliście takie wyłudzenia, nie kiwnęliście palcem, by wykrywać oszustów, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na społeczne cele. Ostatnie lata waszych rządów to raj dla takich oszustów. Teraz to się skończyło. Zmiany w polityce gospodarczej to również wsparcie dla rolników. Zapewniliśmy wcześniejsze wypłaty zaliczek unijnych, dopłat do rolników. Zaliczka w tym roku to 70% pełnej płatności przysługującej gospodarstwu. Prawie 10 miliardów złotych wypłaconych w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Ułatwiliśmy sprzedaż produktów rolnikom, którzy chcą swoimi plonami handlować bezpośrednio. Wprowadziliśmy ochronę polskiej sieci
ziemi oraz przyjęliśmy projekt ustawy o szerszym dostępie do ubezpieczeń rolniczych. Warto też przypomnieć, że dzięki programowi Rodzina 500+, wsparcie uzyskało aż 63% dzieci na wsiach. Nigdy wcześniej rodziny mieszkające na wsi nie dostały takiego wsparcia. Zawsze powtarzaliśmy, że górnictwo jest jednym z kół zamachowych naszej gospodarki. Z ostatnich 8 lat i działań rządu Platformy w sprawie górnictwa Polacy zapamiętali jedno zdanie ówczesnej pani wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. My pieniądze, a oni pili lulki, palili swoich ludzi, poobstawiali. Sam wiesz, ile zarabiali i nagle, przepraszam za wyrażenie, ale cytuję, pierdyknęło. My zmieniliśmy podejście do polskiego przemysłu wydobywczego. Dziś polskie górnictwo wychodzi na prostą. Powstała największa spółka węglowa w Unii Europejskiej. Sfinalizowany został proces łączenia polskiej grupy górniczej katowickiego holdingu węglowego. To ogromna szansa dla polskiego górnictwa, polskiej gospodarki i dla regionu. Połączenie ugruntuje silną pozycję polskiej grupy górniczej na rynku. Gdyby nie udało się doprowadzić tego procesu do końca, katowicki holding węglowy skazany byłby na upadłość, a tysiące osób straciłoby pracę. Wam o to chodziło, a my to górnictwo uratowaliśmy. Rządy Prawa i Sprawiedliwości to również realne działania w sferze bezpieczeństwa. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polsce poprzez mądrą politykę obronną i międzynarodową. Ale bezpieczeństwo to również codzienne życie Polaków i tu już podjęliśmy szereg działań, które dziś możemy uznać za sukces minionych miesięcy. Przede wszystkim chcę tu wspomnieć o sukcesie, jakim był szczyt NATO w Warszawie. Polska uzyskała na nim bezprecedensowe gwarancje bezpieczeństwa, a żołnierze państw sojuszniczych, w tym Stanów Zjednoczonych, już stacjonują i ćwiczą na terenie Polski i państw bałtyckich. To wyjątkowo zwiększa bezpieczeństwo regionu. Tworzymy Wojska Obrony Terytorialnej. Już teraz jest 16 tysięcy ochotników do tej formacji. W Polsce rozpoczyna się budowa bazy dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Wielkie manewry Anaconda w 2016 i około 300 różnego rodzaju ćwiczeń we współpracy z sojusznikami pokazują, jak wiele przez ten rok zmieniło się w polskim bezpieczeństwie międzynarodowym i jak bezpieczniejszy stał się nasz region. Pokazaliśmy, że przy dużej determinacji można unowocześnić polskie wojsko. Tego przykładem może być na przykład podpisana w 2016 roku umowa między innymi na dostawę modułów ogniowych o kryptonimie Regina dla Wojska Polskiego oraz umowa na zakup przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Tylko w 2016 roku podpisanych zostało 100 umów, dzięki którym modernizacja polskiej armii staje się faktem. Dbamy też o polski przemysł obronny, dając impuls do rozwoju dla całego kraju. Zakupiliśmy odwody Stalowa Wola, 96 armatohaubic Krab za 4,5 miliarda złotych oraz 64 moździerze samobieżne RAK i 32 wozy dowodzenia. Uratowaliśmy stocznię marynarki wojennej poprzez jej zakup przez Polską Grupę Zbrojeniową. Współczesne wojsko to nie tylko sprawne struktury i nowoczesny sprzęt, ale też solidny fundament, jakim są dobrze wyszkoleni żołnierze. W ciągu pierwszego roku urzędowania znieśliśmy ograniczenia w służbie zawodowej, pozostawiając w korpusie szeregowych najbardziej kompetentnych i wartościowych żołnierzy. Polityka bezpieczeństwa to również działania na arenie międzynarodowej. W tym aspekcie również zmieniliśmy bezrefleksyjne podejście poprzedniego rządu do kwestii migracji. Bezpieczeństwo Polaków to dla nas priorytet i wszystkie decyzje dotyczące europejskiej polityki migracyjnej będziemy podejmować właśnie z myślą o ich bezpieczeństwie. Jednocześnie Polska przeznacza na pomoc humanitarną dodatkowe środki, które będziemy włączać się we wszystkie akcje, które mają pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. I tam, na miejscu, gdzie rodzą się konflikty, Polska jest zaangażowana w realizację projektów humanitarnych. Realizujemy to sami, ale realizujemy to również w ramach programów i projektów międzynarodowych, a również
w ramach bilateralnych projektów międzyrządowych, jak na przykład projekt razem z rządem niemieckim. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił również podejście do bezpieczeństwa Polaków w codziennym życiu. Odwróciliśmy szkodliwą politykę poprzedników i już w tym roku przywróciliśmy 45 posterunków policji zamkniętych w ostatnich latach. Przyjęliśmy ustawę modernizacyjną dla służb. Dzięki tym rozwiązaniom policja i straż pożarna nie tylko będą unowocześniane i doposażane, ale co najważniejsze, każdy funkcjonariusz tych służb dostał podwyżki. Przeznaczymy na ten cel prawie 10 miliardów złotych. To realne działania zwiększające bezpieczeństwo. Oprócz nich likwidujemy absurdy i wadliwe przepisy, które przez lata krzywdziły Polaków i sprawiały, że nie czuli się bezpiecznie. Skończyliśmy z nadużyciami komorników i reformujemy prokuraturę i wymiar sprawiedliwości. Chcemy, by Polacy nie tylko czuli się w Polsce bezpiecznie, ale także, żeby czuli, że państwo działa sprawnie, że jest uczciwe i sprawiedliwe. Mówiąc o bezpieczeństwie, nie mogę więc powiedzieć też o wymiarze sprawiedliwości. Ludzie chcą czuć się bezpiecznie i mieć poczucie, że państwo będzie ich broniło i chroniło, gdy są zagrożeni czy krzywdzeni. Tu ogromną rolę odgrywa wymiar sprawiedliwości. Przeprowadzamy jego reformę, bo to, co do tej pory działo się w tej dziedzinie, przypomina raczej wymiar niesprawiedliwości. A więc chcę dzisiaj bardzo mocno podkreślić, to już definitywny koniec państwa teoretycznego, jak nazwał polskie państwo jeden z ministrów poprzednich rządów. To koniec wyrzucania na bruk starszych skorowanych ludzi, dlatego że kamienice, w których mieszkali, decyzją sądów przejęli oszuści w imieniu rzekomo 140-letnich właścicieli. To koniec pobłażania przestępcom, którzy bezkarnie wyłudzali miliony na podatku VAT, podczas gdy sądy skazywały ludzi na więzienie za kradzież batonika w sklepie. To koniec tolerowania bezkarności gangsterów i złodziei, którzy cieszyli się z zagrabionego majątku, ponieważ ukrywali go przed wymiarem sprawiedliwości, przepisując na matki, żony, kochanki i innych członków rodziny. Dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości jest faktem i mój rząd będzie konsekwentnie wprowadzał kolejne reformy. Reformę sądownictwa przeprowadzimy. Nie zawróci nas nikt z tej drogi. Państwo ma chronić słabszych, ma dawać pewność, że nikt ich nie oszuka i nie okradnie. Nie wykorzysta ich krytycznej sytuacji, niewiedzy, naiwności czy sędziwego wieku. Dlatego forsując przepisy antylichwiarskie, podejmujemy walkę z nieuczciwymi firmami pożyczkowymi. Dlatego podejmujemy się walki w obronie kilku milionów Polaków, którzy dali się namówić na zakup tzw. polisolokat. Dlatego uchwalając nowe przepisy, ukróciliśmy samowolę komorników, którzy odbierali mienie nie dłużnikom, ale postronnym osobom lub zachowywali się bezdusznie, wystawiając na licytację nawet dziecięce zabawki. Dlatego zaostrzyliśmy kary wobec alimentacyjnych dłużników, którzy za nic mają dobro swoich dzieci. Ja wiem, że pan przewodniczący Schetyna lubi za 15 tysięcy ogrzać się w świetle takich osób, ale te czasy też się już skończyły. Jedną z pierwszych reform było przywrócenie skutecznego działania prokuraturze. Powołaliśmy w prokuratorze Krajowej Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej zlikwidowany za rządów Platformy i PSL-u. Zajął się szczególnie perfidnymi przestępstwami finansowymi związanymi z działalnością pożyczkową, bankową czy ubezpieczeniową, których ofiarą padają osoby najsłabsze. Podjął też sprawy dotyczące wielomilionowych oszustw na szkodę państwa związanych z wyłudzeniami podatku VAT i już przynosi imponujące efekty, tak jak przynosi efekty drastyczne zaostrzenie kar za przestępstwa VAT-owskie. Jest już ponad 150 prokuratorskich śledztw w sprawach związanych z tak zwaną dziką reprywatyzacją. W areszcie siedzą osoby zamieszane w przejęcie wartej 160 milionów złotych działki przy Pałacu Kultury, w tym znany adwokat i były urzędnik stołecznego ratusza. Prokuratura powróciła również do umorzonego w skandalicznych okolicznościach śledztwa w sprawie zabójstwa walczącej o prawa lokatorów Jolanty Brzeskiej. A przypomnę, że w czasach naszych poprzedników prokuratura uznała, że ta dzielna kobieta sama się podpaliła.
W najbliższych tygodniach zacznie działać komisja weryfikacyjna, która ma definitywnie rozliczyć złodziejstwo związane z dziką reprywatyzacją Warszawy. Dzika reprywatyzacja nie byłaby możliwa, gdyby nie skandaliczne decyzje sądów. Gdyby nie sądy, nie byłoby takich afer jak Amber Gold. To sądy podejmowały tak skandaliczne decyzje, jak przyznanie prawie ćwierć miliona złotych odszkodowania gangsterowi, który skarżył się na to, że jego cela była duszna i za mała, albo wypuszczenie na wolność oszusta, który odbierał starszym ludziom ostatnie pieniądze metodą na wnuczkę. Takie skandaliczne przykłady decyzji sądów można podawać w nieskończoność, tak jak przykładów arogancji, patologii w środowisku wymiaru sprawiedliwości. Dlatego podjęliśmy reformę sądownictwa i konsekwentnie ją przeprowadzimy. Polska nie będzie już państwem teoretycznym. Chciałabym też szczegółowo powiedzieć o dwóch obszarach, w których podejmujemy reformy. To służba zdrowia i edukacja. Muszę o tym dzisiaj powiedzieć, ponieważ kłamiecie bez przerwy i robicie chaos w tych sprawach. Więc chcę jasno wyjaśnić, nad czym te dwie reformy będą polegały. Dzisiaj dużo krzyczycie państwo. Zwracam się właśnie do polityków, przede wszystkim po edukacji i podejmowanych przez nas zmian. A prawda jest taka, że Platforma Obywatelska dla edukacji nie zrobiła nic. Jedynym waszym osiągnięciem było odebranie rodzicom głosu, prawa do decydowania o edukacji ich dzieci. Chcieliście na siłę zmusić rodziców do posyłania ich maluchów do często nieprzygotowanych szkół. W swoją porze byliście aroganccy i głusi na argumenty. Nie chcieliście słyszeć racji ani rodziców, ani nauczycieli. Zignorowaliście te głosy. Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że obywateli będzie słuchać i tak właśnie się dzieje. Prowadzone przez nas zmiany w edukacji są wynikiem właśnie rozmowy z Polakami. To setki rozmów z rodzicami, nauczycielami wskazały nam kierunki, w jakich należą polską szkołę zmienić. My w przeciwieństwie do was szanujemy zdanie obywateli, dlatego zmieniliśmy narzucony przez PO przymus w prawie 6-latków na wolny wybór rodziców. Dzisiaj, w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to rodzice decydują, kiedy ich dzieci idą do szkoły. Kolejnym etapem jest zmiana w systemie kształcenia, czyli kompleksowy program Dobra Szkoła, którą minister edukacji realizuje po konsultacjach ze środowiskami zarówno rodziców, jak i pedagogów. Ostatnie protesty zorganizowane przez współpracującym z Platformą Związkiem ZNP, w którym wzięło udział zaledwie 11% szkół, pokazały jasno, program jest dobrze odbierany. Natomiast i to, co chcę jeszcze raz powiedzieć, wciąganie dzieci w spór polityczny uważam za skrajnie nieodpowiedzialne, a wy to robicie. Ale edukacja to nie tylko reforma, którą wdrażamy, to również działania, które mają dać polskiej szkole nowe możliwości i perspektywy. Wy o tym obszarze zapomnieliście na długie lata. Stąd skala zaniedbań i straconych szans w polskiej edukacji. Dziś to się zmienia. Czas naszych rządów to m.in. dokonana pierwszy raz od roku 2012 waloryzacja wynagrodzeń. Przez 3 ostatnie lata swoich rządów nie robiliście nic, by dokonać pozytywnej korekty wynagrodzeń nauczycielskich. My wprowadziliśmy waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3% na rok 2017. Zwiększyliśmy środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2017 środki przeznaczone na ten cel muszą wynosić 1% funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zlikwidowaliśmy godziny karciane, jeden z postulatów podnoszony bardzo często przez nauczycieli i zapowiedziany w moim exposé. Od 1 września 2016 roku nauczyciele nie muszą pracować za darmo w ramach tzw. godzin karcianych. Wprowadziliśmy weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teraz samorząd będzie musiał dysponować zgodą kuratora, by zamknąć szkołę. Wy przez lata ignorowaliście ten problem, pozwalając na to, żeby szkoły w Polsce były zamykane. Uszczelniliśmy system dotowania szkół i innych placówek dydaktycznych. To racjonalizacja podstawy programowej dla najmłodszych. Wprowadzono ważne ułatwienia dla uczniów i absolwentów. Absolwenci mają możliwość wglądu do swoich prac egzaminacyjnych, a uczniowie uzyskali możliwość odwoływania się od decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wyników egzaminów maturalnych.
Jak widać, w samej edukacji przez rok usprawniliśmy i naprawiliśmy więcej niż wy przez 8 lat. Mówię o tym, co zrobiliśmy w polskiej edukacji, bo trudno jest się odnieść do zarzutów w tym temacie przedstawionych w waszym wniosku. Trudność ta polega na absurdalności waszych tez. Chcę przytoczyć tylko jeden z tych zarzutów, co obrazuje idealnie, że wy nie macie pojęcia, o czym mówicie. W swoim wniosku mówicie, że wygaszenie gimnazjów spowoduje zniweczenie 140 miliardów złotych przeznaczonych do tej pory na infrastrukturę gimnazjalną. Przecież to jest zupełna ignorancja. Chcę was poinformować, że budynki gimnazjów nie znikną, nie przepadną inwestycje. Te budynki będą wykorzystywane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, nawet w przypadkach, w których budynek wygaszony gimnazjum nie będzie już służył celom oświatowym, pozostanie on własnością samorządu. Taki właśnie poziom mają wasze zarzuty, które zawarliście w waszym wniosku kopiuj w klej. Kolejnym obszarem, w którym rozpoczęliśmy długo oczekiwane zmiany, jest służba zdrowia. System ochrony zdrowia wymaga wielu działań naprawczych, a w niektórych aspektach stanowczej i zdecydowanej zmiany. W pierwszym roku rządów skupialiśmy się na wsparciu osób, które najczęściej potrzebują pomocy, czyli osób starszych. Od 1 września 2016 roku seniorzy po 75 roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków. Dzięki temu wydatki tej grupy pacjentów za leki refundowane zmniejszają się o ponad 60% w kolejnych latach. Z programu do tej pory skorzystało 1 850 000 seniorów. Wprowadziliśmy szczególne uprawnienia dla przyszłych matek do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach. Od 1 stycznia 2017 roku kobieta w ciąży bez skierowania może zasięgnąć pomocy m.in. onkologa. Odbudowujemy polską służbę zdrowia w oparciu o zasady głoszone przez świętej pamięci profesora Zbigniewa Religa, że w centrum wszystkich działań służby zdrowia musi być pacjent. Projekt do sieci szpitali czeka na podpis prezydenta. Nasz projekt zmian w służbie zdrowia skończy z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych. Dotychczas bardzo wstydliwym dla systemu zjawiskiem było poszukiwanie bardziej atrakcyjnych pacjentów, na których placówki mogły zarobić. Jednocześnie szpitale unikały takich, których choroby były niżej wyceniane przez NFZ. My kończymy z tym procederem. Polacy mają prawo do kompleksowej opieki zdrowotnej. Ustawa o sieci szpitali zapewni pacjentom, którzy zakończyli pobyt w szpitalu, dostęp do specjalistycznych przychodni przy szpitalu, a także do rehabilitacji medycznej. Pacjenci będą zaopiekowani na każdym etapie choroby, a nie tylko podczas pobytu w szpitalu. Dzięki wprowadzeniu reformy dotyczącej sieci szpitali chcemy skrócić też kolejki do lekarzy. Osoby, które dotychczas trafiały na SOR, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogły skorzystać z przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Utworzenie dobrze funkcjonującej sieci szpitali pozwoli też na lepsze finansowanie służby zdrowia. Chcemy zapewnić pełną dostępność do świadczeń podstawowych dla wszystkich bez względu na to, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie. Reforma służby zdrowia to żmudny i trudny proces, ale nasz rząd jako pierwszy od wielu lat podjął się tego zadania. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W 2016 roku inwestowaliśmy głównie w polskie rodziny. Efekt przełomowego programu Rodzina 500+ już widać. Przywróciliśmy godność polskim rodzinom, likwidujemy biedę, rodzi się coraz więcej dzieci. Napędzona została konsumpcja, pobudzony został wzrost polskiej gospodarki. W swoim exposé mówiłam o trzech filarach, na których oparliśmy rządowy program. To rodzina, rozwój, bezpieczeństwo. Łączą się one ze sobą nierozerwalnie i uzupełniają. Rok 2017 poświęcamy przede wszystkim gospodarce i rozwojowi. Szczególny nacisk kładziemy na te dwa obszary. Po pierwszym kwartale bieżącego roku mogę z satysfakcją powiedzieć Państwu, że rosną oszczędności Polaków. Przeciętne wynagrodzenie jest czterokrotnie wyższe niż w 1997 roku. Stopa bezrobocia jest najniższa od blisko 25 lat. No tu imijemy trzeci najniższy deficyt budżetowy od 1997
1995 roku. Agencja ratingowa Moody's podniosła prognozę wzrostu PKB Polski z 2,9 na 3,2 w 2017. Wartość giełdowych spółek wzrosła o 44 miliardy. Narodowy Bank Polski historycznie osiągnął najwyższy zysk. Wskaźnik PMI wynosi powyżej 50 punktów. Komisja Europejska wskazała, że Polska będzie w tym roku rozwijała się szybciej niż zakładano. Co miesiąc odnotowujemy wzrost urodzeń. Te informacje mogę Państwu przekazać zaledwie po pierwszym kwartale tego roku. Cieszą, ale są one również dla nas wyzwaniem. Dlatego będziemy w tym roku koncentrowali się przede wszystkim właśnie na projektach gospodarczych i rozwojowych. W 17 miesiącu funkcjonowania rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość mogę powiedzieć, że większość zaplanowanych projektów już zrealizowaliśmy, rozpoczęliśmy. Do końca 2017 roku zakończymy trzy duże reformy: edukacji, zdrowia oraz wymiaru sądownictwa. Jak już wcześniej wspomniałam, ten rok to duża dynamika prac związanych z rozwojem i gospodarką. Przystępujemy do realizacji ambitnych inwestycji, w tym centralnego portu lotniczego. Jeszcze w tym roku zaczną powstawać mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus. Uruchamiamy ambitny program dofinansowania dróg lokalnych. Po reformie górnictwa nadchodzi czas na energetykę. Resort energetyki przystąpił do realizacji projektu modernizacji polskiej energetyki. Uruchomimy program wsparcia dla mniejszych ośrodków miejskich. Kolejnym wyzwaniem, z którym chcemy się zmierzyć, jest system emerytalny. Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą poprawić sytuację polskich emerytów. Przygotowujemy kolejne propozycje w zakresie wsparcia dla rodzin. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ale w tym momencie chcę się zwrócić przede wszystkim do naszych rodaków. Chcę się zwrócić do wszystkich Polaków, ponieważ uważam, że dzisiaj na tej sali musi również paść słowo przepraszam. Przepraszam skierowane do Polaków, do tych, którzy w wyborach powierzyli nam mandat do reprezentowania ich spraw i rządzenia naszym wspólnym dobrem, naszą ojczyzną. To słowo należy się Polakom od nas wszystkich, polskich parlamentarzystów. Bardzo często zapominamy, po co tutaj jesteśmy. To, co działo się w tej sali w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy,